Krzysztof, dzień dobry. Zanim zaczniemy mówić o filmie, chciałem tylko powiedzieć, że Krzysztofa pamiętam jeszcze z planów filmu Ogniem i Mieczem, gdzie stawiał pierwsze kroki jako filmowiec, jako asystent reżysera i ta twoja droga, którą potem obejrzałem w twoim CV, jest nieprawdopodobna. No, ale to kilkanaście lat. Kilkanaście lat temu, ale od asystenta miłośnika filmu aż do, jak się rzekło, reżysera. Powiedz mi, skąd pomysł na ten film? Dlaczego to akurat cię zainteresowało? Ja przeczytałem w Gazecie Wyborczej w dużym formacie artykuł Włodzimierza Nowaka. To był taki duży reportaż o młodym opozycjoniście, który zostaje zesłany do jednostki, niejako za karę, nie zważając na to, że jego stan zdrowia uniemożliwia mu normalną służbę wojskową. I tenże młody opozycjonista zaczyna w ramach tej jednostki ze swoimi przełożonymi pewnego rodzaju grę o prawa współpoborowych, o normalne ich traktowanie, o takie zaspokojenie ich najnormalniejszych potrzeb życiowych do opieki medycznej, a także potem już o poważniejsze sprawy, tak jak na przykład równouprawnienie języka białoruskiego w białoruskiej armii. Ja uznałem, że to jest taka bardzo grzebiąca historia dla wszystkich, którzy żyją na świecie pod jakimkolwiek reżimem, żeby pewne rzeczy zmieniać, nie poprzez od razu rewolucję na ulicach, ale od dołu, żeby wywalczać ten zakres wolności krok po kroku. Właśnie, bo to jest historia oparta na prawdziwych losach Franaka Wiaczorki, tak? Tak jest, to jest mój przyjaciel, współscenarzysta. No mogliśmy czerpać pełnymi garściami z jego biografii, aczkolwiek nasz bohater jest troszeczkę inny. Mhm. To jest Krzysztof Poez. Mówi się, że to ostatni reżim w Europie, Białoruś. I rzeczywiście bardzo ładnie to brzmi, tylko myślę, że Polacy na co dzień nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, jak się żyje na Białorusi. Że rzeczywiście dla tych młodych ludzi jedynymi opcjami, jakie im pozostają, jeśli brykają, jak to się mówi, jest więzienie, psychiatryk albo wojsko. Ale jednocześnie, ponieważ żyjemy w Europie, jest Skype, jest internet, jest możliwość pisania bloga, który potem czyta cały świat. To jak to jest z tym reżimem? Są odcięci od świata, tak jak my, za żelazną kurtyną? Czy nie? Czy świat jest z nimi? Znaczy, ja nie wiem, czy świat jest z nimi, bo wydaje mi się, że świat troszeczkę zapomniał o istnieniu takiego kraju jak Białoruś. Generalnie rzecz biorąc, na zachodzie Europy uważa się, że wszystko to, co jest na wschód od Bugu, no to jest, powiedzmy tak ogólnie rzecz biorąc, no, Rosja. I myślę, że takie uproszczenia są. Ja szczerze mówiąc, miałem taki impuls, żeby zrobić ten film z jednego prostego powodu. Żeby młodej publiczności, przede wszystkim młodej, od Lizbony po Berlin, pokazać ten film nawet na pokazach specjalnych, na uniwersytetach. Żeby oni zobaczyli, jak żyją ich rówieśnicy tutaj, teraz, w środku Europy, w 10-milionowym państwie, w jaki sposób ich postawy niezależne są łamane przez system. I to tu i teraz. W Polsce jest bardzo wielu Białorusinów. Niektórzy z nich uciekli dosłownie milicjantom czy żołnierzom, którzy już mieli ich zabrać do wojska czy do więzienia. Twórca głównej roli. No to się akurat wydarzyła taka przedziwna sytuacja, że film stał się rzeczywistością, ponieważ Vincent, to twórca głównej roli po powrocie właśnie ze zdjęć. Tak, on... Zaczęło się nim bardzo mocno interesować KGB, następnie otrzymał powołanie do wojska i on miał po prostu taką obawę, że w wojsku zamieszają go właśnie w psychiatrykę albo w jakąś sprawę kryminalną. A w ogóle zdaje się, że ma wadę serca, także niekoniecznie się kwalifikował do tego wojska. On przynajmniej też, na początku. To znaczy tutaj, nie wiem jak to dokładnie wyglądało, to na pewno bohater z historii, czyli Franek Wieczorka, współscenarzysta, miał taką przypadłość. Natomiast jeżeli chodzi o Vincenta, to tam była troszkę inna sprawa generalnie. Głównie poszło właśnie o ten film. Natomiast on się po prostu bał, że to nie jest tylko kwestia siedzenia rok w armii, w wojsku, odrobienia tej służby wojskowej. Ale na przykład dochodzi tam do takich rzeczy, że mogą podrzucić ci pod poduszkę, jak śpisz, no, woreczek z dragami. I wtedy leżysz, bo już po wojsku wchodzisz już prosto w kryminał. W związku z czym to nie jest tylko kwestia właśnie roku. Vincent dostał zakaz wyjazdu z Białorusi, no więc zdecydował się wyjechać z niej. Nielegalnie. Tak, i nie wracać. Czy w tych młodych ludziach jest jakakolwiek nadzieja? Czytam taki wywiad z Karoliną Gruszką, która mówi, że jak zaczęła się z nimi kontaktować i bliżej na zdjęciach rozmawiać, to się okazało, że to są naprawdę tacy sami młodzi ludzie jak my wszyscy, którzy mają, jak my wszyscy byliśmy, przepraszam, którzy mają swoje marzenia, swoje nadzieje, swoje pomysły na życie i wydaje się, że Łukaszenka nie jest w stanie im tego zabrać. Ta część ludzi, z którymi ja się zetknąłem przy pracy, przy filmie, no to wiadomo, że oni jak gdyby z racji tego, jaki to jest rodzaj filmu, chcieli wyrazić swoje przekonania, po prostu swoje postawy poprzez udział w tym filmie.
ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że bardzo duża część młodzieży na Białorusi godzi się z tym systemem, bo nie zna innej rzeczywistości. Ja myślę, że tak naprawdę urodzili się, kiedy już obecny prezydent był przy władzy, ten system trwał. I myślę, że z nimi jest znacznie ciężej, ponieważ no, nie ma jakieś tam minimum, powiedzmy, jakichś takich swoich wolności pod warunkiem, że nie kontestują systemu. No więc właśnie, bo to nam by się może wydawało, że to jest prosta granica. Młodzi są jakby świadomi tego, że żyją w zniewolonym kraju. Im wyżej z wiekiem, tym gorzej, jeśli chodzi o tę samoświadomość, ale wygląda na to, że to nie do końca tak jest. Oczywiście elektorat Łukaszenki to są w większości ludzie starsi, ale tak jak mówisz, wśród ludzi młodych też ta świadomość tego, że coś jest nie tak z tym krajem, chyba nie jest zbyt wysoka. No i ja powiem w ten sposób, niezależnie od tego, jaki procent osób reprezentuje opozycyjne przekonania, myślę, że warto było zrobić ten film nawet, żeby, jeżeli tych osób jest mniej w tym kraju, żeby oni mieli po prostu swój głos, mogli się po prostu w jakiś sposób przebić. I myślę, że tym filmem się w jakiś sposób przebijają. Kręciłeś, jak się nie trudno domyślić, głównie jednak w Polsce. No tak, jednostka wojskowa to były Siedlce, miasteczko przygraniczne na Białoruś, Ukraina to była Mogilnica, no, w samym środku Polski. Ale udało ci się też parę ujęć zrobić na Białorusi? No tak, chcieliśmy pokazać, że jednak to się wszystko dzieje w Mińsku, więc przy pewnego rodzaju sprytowi współscenarzysty Franka Wieczorki, przy dobrych jego znajomościach z paroma operatorami, udało się nam nakręcić przejeżdżające autobusy po Mińsku. No to autobus jak jedzie, to pokazujemy, że jest w Mińsku. Potem się przebijamy do środka, no to wewnątrz autobusu widzimy bohatera, tu już jest u nas w Warszawie. Ale parę takich ujęć mamy, więc no, jest to zasugerowane, że się jednak dzieje tu i tam. Ja żałuję, że oczywiście nie byliśmy w stanie być może na tyle sprytni, żeby zrobić w Mińsku nawet paru takich pasaży z bohaterem, jeszcze przed ogłoszeniem produkcji, no ale może to byłoby zbyt dużo. No ale kręciliście dla wszystkich zaangażowanych. Kiedy taki film powstanie na Białorusi? Film opozycyjny? Wierzysz w to, że powstanie? No zawsze trzeba wierzyć. Ja powiem w ten sposób, że 3 lata temu nikt nie sądził, że Kaddafi się wywróci. Tak, to prawda. Zapraszamy w takim razie do kin. Na żywie Białoruś, ale Karolina też... Gruszka, Vincent, fantastyczny białoruski raper. I chcemy powiedzieć jeszcze o koncercie, tak, prawda? Solidarni z Białorusią. To jest kolejny koncert tego typu. Wystąpią... 21 kwietnia, krakowskie przedmieście w Warszawie. Lawon Wolski, Krambambula, Dzieciuki, Muniek Staszczyk, Strachy na Lachy, Izrael. Ci wszyscy fantastyczni artyści na krakowskim przedmieściu. Solidarności z Białorusią zapraszam. A ja tylko dodam, że Lawon Wolski jest autorem muzyki do filmu Żywi Białoruś. Ja osobiście zapraszam nie tylko na koncert, ale także na film. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.